dalej. Jeszcze bliżej, proszę, nie podpowiadają teraz. Proszę Państwa, Barek w podziemiach musiał się orientować, gdzie jest. W tym celu mieli tablice chodnikowe. Co na takiej tablicy pisze? Cyferka 3, kreska pionowa, mówi nam, że w tamtą stronę nie ma wyjścia. Mamy pójść w tą stronę. Mamy napisany rok, w którym chodnik został wydrążony, 1793 rok. I odległość, jaka jest od tej tablicy do szyłu, w kierunku którego mamy pójść, mierzona oczywiście w tym miejscu. Ja powiedziałam, co wiedziałam, a wy mi teraz szybko mówcie, czemu te napisy tak wyryli, a nie napisali. Bo się nie zmarzą. Dzieci odpowiadają najpierw. Czemu jeszcze? No. Z palcami sprawdzali. To nie widomy. Tak, ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dawno temu w szkołach, jak były rządy ławek, z boku była oślaławka, na tych, co odpowiadają. A myśmy też byli kiedyś dziećmi. No, no więc dlatego mówię, że Państwo tęsknijcie za tym, pójdziecie do tej oślaławki siedzieć, bo to miała odpowiadać dzieci. Musimy posłuchać, jakie są fajne odpowiedzi. I to, żeście powiedzieli, dobrze, po to palcami jak szli, bo jak lampka zgasła, było ciemno, wtedy paluszkami odczytywali. Zamknijcie oczka i sprawdźcie, czy byście już trafili do wyjścia. Czy dobrą stronę prowadzimy, czy mamy iść z powrotem? U góry jest ta czwórka 3. To, no. Dobrą stronę idziemy. Tą otwartą, czy w tą zamkniętą? Otwartą, czy w tą zamkniętą? A mamy nie dojdzie. Otwartą. Dobra, no to idziemy dalej. Zabrałem pięć. Brawo. Dalej podchodzimy. Proszę Państwa, proszę już patrzeć i mówić, co widzicie tej w lewą, w lewą stronę. Co tam jest? Nic. No, tut, ale nie poświetlamy, kto tam oszukuje? No, co tam jest? Ciemność. Ciemność. Duchy. Ja Wam powiem, tam jest chodnik, a Wy mi powiecie, on jest niski czy wysoki? Niski. A jest on blisko czy daleko? Daleko. A chcecie zobaczyć, jak wygląda oświecony? No to stójcie tu chwilę. Bardzo dobrze.
Proszę Państwa, naszym zmarkom po zakończeniu wojny 30-letniej zezwolono na używanie czarnego prochu w górnicy. Żeby go użyć, musieli wykuć otwór szczelniczy, potem go wyczyścić, wsypać do niego czarny proch jako materiał wybuchowy, dać słomkę, otwór zalepiony gliną, z tego otworu wystaje słomka, podchodzi szczelniczy. I nim odpali tą słomkę, to jeden drugiego szczekał, że się pali, żeby pozostali kwarkowie schowali się w bezpieczne miejsca. Ale tymi tą metodą mogli drążyć tylko chodniki odwadniające. Proszę spojrzeć, to niskie miejsce po prawej stronie, to jest wyrobisko, miejsce, gdzie oni pracowali. Ta ciemna smuga to jest galena, ale zwłaszcza przyniesiona z wyrobisk wklejona. Dlatego, że warkowie nam całą galenę w czasie turystycznej pożarni, że wybrali z tego powodu, że oni byli płaceni za tydzień pracy i później od wydobytej niecki tego chrustu, czyli im go więcej znaleźli, tym więcej dostawali pieniążków. Jest nisko, zabezpieczali tym drewnem, z tym semplami, z tego dolomitu, który w tamtych czasach został bezużytecznym, układali takie stosy zwane, czy słupki zwane kasztami i dawno temu taka kaszt była układana bez kleju, bez zaprawy. Obkładali te stosy drewnem, ale proszę spojrzeć, na tym drewnie pojawiają się pleśnie, grzyby. Trzeba było to obłożenie co jakiś czas wymienić, a żeby wymienić, to musieli te proce na swoich warkach przynieść, po konie u nas pod ziemiach nie pracowały. A teraz koledzy, powiedzcie mi tylko, te chodniki, co myśmy chodzili, były równe, chodziliśmy prosto, czy tak jakoś inaczej? Krzywo i prosto. A czemu były tak krzywo robione? Jak myślisz? Bo bomby nie rozwalały dużo. No bomby rozwalały wszystko, ale oni te chodniki tak dążyli, kopali. Czemu cię lepiej by było to taki prosty zrobić, jak grupi czy podwórkę, nie? No, wiesz czemu? A pamiętasz źródełko, tam dzieciążki moczył? I co tam było? Kapała woda, prawda? A jak woda by była prosto, woda by kapała, to co by cię szybko stało? By zalało. By zalało, oni nie chcieli, bo chcieli tu pracować, prawda? Dlatego chodniki zawsze były drążone z górki albo pod górkę. I teraz sobie pójdziemy pod górki raczej. Nie bardzo dbali o swoje bezpieczeństwo. Może dlatego nie ma wzmianek na temat wypadków na tej kopalni. A patrząc na te warunki, przypuszczamy, że te wypadki były. I idziemy sobie dalej. Do Warszawy. Tutaj zawsze więcej stopni, taki stopni geotermiczny na tym terenie, na tej głębokości. Szczęść Boże, szczęść Boże! Szczęść Boże! Na miejsce.
Poczekajcie, bo to ostatnia osoba, a wam jeszcze powiem, czemu żona ci. Poczekajcie. Ale proszę Państwa, nasza wycieczka za chwileczkę się skończy. Ja już w tej chwili Państwu bardzo dziękuję za zwiedzenie kopalni. My jedziemy na górę, oddajemy kaski do kosza albo na półeczkę, gdzie Pan sygnalista wskaże. Schodzimy schodami na dół, a na zewnątrz budynku macie ten skansen maszyn barowy, który oglądacie sobie sami. Chcę się z Państwem jeszcze pożegnać dobry duch kopalni, ten skarbnik, który pilnuje tych podziemi, żeby było bezpiecznie. Adrze gdzieś tam sobie chodzi, więc go nie widzimy. Musimy puścić tylko jego głos. No i teraz już puść. Rad jestem, że odwiedziliście mnie w moim królestwie. Spokojnej drogi. Szczęść Boże. Tak, proszę Państwa, podziękował Wam skarbnik tym starym pozdrowieniem górniczym. Szczęść Boże, jak się wszyscy w podziemiach pozdrawiają. Mówimy, żeby to szczęście wszystkim dopisywało, żeby zawsze wszyscy szczęśliwie wyjechali na podróż. Proszę, wyjedźcie dalej. Ja jestem tam i wyjeżdżam, także